organizujemy dzisiaj imprezę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 32 finał Płuca po pandemii dla dzieci i dorosłych. Jest to charytatywna impreza, na której bardzo dużo się ludzi gromadzi i z dobrego serca przekazują swoje datki. Organizujemy dzisiaj morsowanie o godzinie 12. Spotykamy się. 12:15 rozgrzewka. Po rozgrzewce wchodzimy wszyscy do wody. Potem poczęstunek, gorące dania, kiełbaski oraz gorący kociołek. Mamy również do skosztowania ciasta, flacuszki oraz inne wypieki za symboliczną wrzutę do puszki. Stowarzyszenie Elementów współpracuje również z Zatoką Międzyrzec Podlaski, Strefą Morsa, z Red Lion Club oraz innymi ludźmi dobrego serca. Zmorsują tam tylko ludzie z Międzyrzeca, czy... Z okolicznych miejscowości przyjeżdżają, z Białej Podlaski, z Radzynia Podlaskiego, okolicznych wiosek oraz różnych klubów innych. Tak samo przyjeżdżają tutaj morsować, czują się u nas bardzo świetnie. Mamy strefę właśnie zorganizowaną i przyszykowaną do morsowania. Co w tej strefie właśnie jest? W tej strefie znajdują się sauny, jacuzzi, duża strefa wody, w którym mamy zawsze wykuty i przygotowany przyrębel. Więc jest zawsze miła atmosfera. Spotykamy się już 6 raz na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Mamy taką akcję morsowania. Tym samym sposobem wspieramy właśnie całą tą fundację. Fajne zgromadzenie, dobry poczęstunek, zawsze dziewczyny przygotowują. No i przede wszystkim morsowanie, tak? Tak się przyjęło, że zawsze prowadzę rozgrzewki dla wszystkich, takie ogólne, żeby troszeczkę poprawić krążenie. No i wszyscy wchodzimy do wody, tak? Wchodzenie do wody takiej zimnej bez rozgrzewki jest... Tak ogólnie rzecz biorąc, tak bardzo, bardzo dużo rozgrzewać się nie trzeba. Jeżeli chodzi o morsowanie, wystarczy troszeczkę poprawić to krążenie, żeby nie było szoku, ale ogólnie nie musimy się rozgrzewać tak bardzo, bardzo, bo wtedy podwyższamy temperaturę ciała. Dlatego nawet mniejsza temperatura ciała nawet lepiej sprzyja przy pierwszym wchodzeniu, ponieważ jest mniejsze uderzenie tego zimna. Pozytywne skutki morsowania dla mnie to przede wszystkim zabijanie stanów zapalnych. Uważam, że to jest bardzo wielki atut tego wszystkiego. Ta zimna woda zmniejsza te komórki i zabija te stany zapalne. W naszym przypadku, jak trenujemy sztuki walki, to na przykład po obiciach, po treningu, po zmęczone jak mamy mięśnie, jakieś urazy, mikrourazy, to tak samo dobrze to działa w sposób regeneracyjny. Tak? No i przede wszystkim hartuje ten organizm, tak? Przygotowuje do tego zimna, do takich trudniejszych warunków, także później przy wyjściu jakimś mocniejszym wietrze, tak, jesteśmy bardziej odporniejsi na takie zmiany temperatury, tak? Ja polecam dla każdego. Od zawsze tak naprawdę, kiedy pojawia się orkiestra, Międzyrzec w ten czy inny sposób włączał się w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wraz z biegiem czasu dołączały się do nas kolejne jakby instytucje, osoby. Teraz jesteśmy na jeziorkach, trwa akcja wspólna tak naprawdę stworzenia elementów wielu, wielu innych osób. Morsy dla WOŚP. Myślę, że akcja jest bardzo fajna. Mamy jedzenie, mamy fanty, mamy ciepłe placki, no i morsów za nami. Ale to nie wszystko. Dzisiaj na placu Jana Pawła II mieliśmy także pokaz przygotowany przez nasz szpital. Można było obejrzeć karetkę, można było porozmawiać z ratownikami. Na skwerku na placu Jana Pawła była także Ochotnicza Straż Pożarna Stopno. A od godziny 15 będziemy mieli kiermasze zarówno książek, ciast, rękodzieła w holu Kina Sława. O 17 rusza nasza miejska licytacja, na którą przyjdą na pewno ludzie. Będzie bardzo sympatycznie. Będziemy mieli także występy artystów. Myślę, że ten dzień w historii Międzyrzeca już i tradycja finału zapadła na stałe jakby. Myślę, że dobrze się bawimy, jest fajnie, wolontariusze są na ulicach, a cel zbiórki jest szczytny. Yeah!